Tasy i Meandry przeżywa dziś zakon świętego Dominika. No i promotor tego utworu również przeżywa różne dziwne rzeczy. To się w zakonie różne rzeczy dziwne się dzieją, no ale w wielu miejscach dziwnie się działo. Między innymi właśnie ta piosenka opowiada o tym, jak to związana z zakonem skądinąd, pobożna niewiasta, zdziałała coś takiego, co strasznie wściekło jej męża, a okazało się, że to było bardzo słuszne. Tak się zdarza. Święta Zdzisława to wielka sprawa, na wzór świętego Jacka, polsko-czechosłowacka, dominikańska. Dziewica mężna, zamężna, niepokalanie gładka, prosta do raju kładka, matek żon i cór wzór. Jej mąż miał wciąż muchy w nosie, a wyłodzeń wielkie prosie, był sprosnym, zazdrosnym katem, furiatem. Żebraka raz wsparła ślicznie, co pachniał nieapetycznie, jakoby dobra wróżka wsadziła go mężowi do łóżka. Mąż bardzo się zdenerwował, podskakiwał, bluźnił, pomstował. Mówił, nie mam pieniędzy, żeby służyć nędzy, nie jestem Krezus. A że brak to był Pan Jezus. Więc mąż ogromnie się stropił, wzrok blady w glebie utopił i już nie bałamucił, tylko się nawrócił, jak Bóg przykazał. Już więcej nie strzępił ryjka, taka to jest historyjka, takie to są sprawy świętej Zdzisławy.